Mój kolejny gość, bardzo muzycznym gościem jest wokalista, kompozytor, artysta. Chciałby się powiedzieć też trochę łobuz, bo zawsze tak było. Jan Borysewicz, dzień dobry. Dzień dobry, gitarzysta. Serdecznie. Gitarzysta. Gitarzysta, przepraszam. No, słuchaj, masz tyle talentów, że ciężko jest wszystkie wymienić jadąc samochodem. Po prostu. Ale musiałem podkreślić, ponieważ gitara to jest. Chciałbym... Gitara jest do mnie przyspawana, więc to jest bardzo ważny element. Tak, tak, tak. To może powiem inaczej. Nasz polski Keith Richards, czyli Jan Borysewicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam Państwa, witam Ciebie, Rafeta. Wczoraj dostałam wieczorem tajny link do najnowszej piosenki, w której Ameryka płonie. Za chwilę usłyszymy sobie fragment tego numeru, ale tak się zastanawiam, czy to jest taka piosenka, która powstawała, bo patrzyliście na sytuację, która ma miejsce w Stanach Zjednoczonych? Czy to bardziej wspomnienia Ameryki, którą pamiętacie z dawnych lat, gdzie smak Coca-Coli był największym marzeniem każdego Polaka? Wiesz co, to jest dłuższa historia, ponieważ ja wpadłem na taki pomysł właśnie obserwując te sytuacje, które się działy w Ameryce. Od razu skojarzyłem sobie swoje dzieciństwo, jak zaczynałem, jakie miałem marzenia. I po prostu... Wiesz, te wszystkie elementy, które mi się kojarzyły z Ameryką, nagle zobaczyłem to, co się dzieje w tej chwili, chociaż wiele razy byłem w tej Ameryce, zobaczyłem, że ta Ameryka płonie, ona płonie po prostu tak symbolicznie, że wydawało mi się, że Ameryka jest takim symbolem demokracji, a tu się okazuje, że to wszystko zaczęło upadać w moich oczach w ogóle i w moim sercu. Stąd jakby cały pomysł tego utworu. I natomiast to nie dotyczy tylko tej Ameryki, bo to się dzieje w tej chwili na całym świecie. Ja ze smutkiem obserwuję, z niepokojem obserwuję idące zmiany w społeczeństwie. Mówię na całym świecie. U nas też to widać przecież, no, jak na dłoni. Więc wydaje mi się, że ten utwór się wpisuje w ogóle w tą sytuację, która się dzieje w ogóle ogólnie, globalnie na świecie. No, jest taka wojna o wolność, demokrację. I o równość, no. W tej chwili to się dzieje na naszych oczach. Dzisiaj można powiedzieć, że Polska też płonie. Tutaj postawię trochę cudzysłów. Mam na myśli emocje, które są tak bardzo gorące, które są na ulicach. Tak od wczoraj ludzie tak to odbierają, że to jest jakby ich Ameryka i wiele mam takich sygnałów od ludzi, którzy wręcz się popłakali przy tym utworze wczoraj, słuchając go. No to on ma dużo wrażliwości w sobie, ten utwór. On nie jest takim typowym utworem Lady Punk, ale mi bardzo zależało, żeby ten utwór był jako pierwszy z tej nowej płyty. Ta płyta będzie zupełnie inna niż te wszystkie, które graliśmy do tej pory, więc będzie dużo niespodzianek na tej płycie. Na płycie będzie 12 utworów, ona się ukaże. To może posłuchajmy teledysk. Teledysk co prawda jest jeszcze nie gotowy, ale dźwiękowo możemy sobie tutaj posłuchać trochę fragment, chociaż chciałabym, żeby nasi widzowie i słuchacze dostali teraz, bo ja nie ukrywam, że bardzo pozytywnie, ale tak bardzo pozytywnie zaskoczyła mnie ta piosenka, chociaż traktuję rzeczywiście o trudnych sprawach. To posłuchajmy teraz. Okej. Ameryka jest w ogniu, cała dziś płonie. Ameryka jest w ogniu,
Jan Borysowicz cały czas z nami. To był fragment najnowszego singla Ameryka. Teledysk już niedługo, płyta też w drodze. Janku, tak się zastanawiam, pamiętasz swoją pierwszą podróż do Stanów Zjednoczonych i wrażenia? Pamiętasz smak tej Coca-Coli i zapach Stanów, który dla nas, przypuszczam, że ten rok, w którym byłeś, to było jakieś w ogóle totalnie nierealne marzenie. Słuchaj, to było chyba największe wydarzenie dla całego zespołu w tamtym czasie, ponieważ myśmy pierwszy raz wylecieli do Ameryki i dokładnie pamiętam, jak wylądowaliśmy na lotnisku, wyszliśmy bocznym wyjściem do dwóch limuzyn i dostaliśmy, cały zespół dostał płyty analogowe, które zostały wydane w Ameryce, i kasety. Pamiętam, że wszyscy mieliśmy ściśnięte gardła. Nic nie potrafiliśmy powiedzieć, to było coś niesamowitego. Wyjechaliśmy z tego tunelu, jadąc do studia, do New Jersey, do takiego studia, w którym właśnie w tym czasie nagrywał Bruce Springsteen, zespół Toto. I powiem ci, że to było niesamowite przeżycie. Dlatego tak strasznie mnie jakby zabolała ta sytuacja, która się wydarzyła ostatnio w Stanach. No a teraz boli mnie to, co się dzieje u nas. Także tak, w tym utworze jest wszystko opisane, tak jak było. Tego, czego słuchałem, jakiej muzyki słuchałem, tam jest wszystko opisane w tym utworze. Myślisz, że żyjemy teraz w takich czasach, kiedy znowu będą potrzebne protest songi? Myślę, że tak. Myślę, że tak. Wiesz, ja się wychowałem w czasach żelaznej kurtyny i socjalizmu i w ogóle nie przypuszczałem, że po tylu latach ludzie na całym świecie w ogóle wyjdą na ulicę i zaczną walczyć o swoje elementarne prawa, więc ta sytuacja jest w ogóle, ona jest globalna, to nie jest tylko u nas się dzieje, oczywiście w tej chwili najważniejsza rzecz, ale i bardzo wspieram kobiety, natomiast myślę, że tak, no, ja już nawet sam, płyta jest skończona nasza i siedzę codziennie w domu w studio i biorę instrument do ręki i już zaczynam wymyślać jakieś utwory nowe po prostu i przychodzą mi do głowy właśnie takie wersje jakichś tam tekstów, które właśnie zmuszają do tej sytuacji, która w tej chwili panuje u nas. Lady Punk był zawsze takim zaangażowanym zespołem. Wasze teksty, patrząc na treść piosenek i na historię wydarzeń, w których te latach, w których te piosenki miały swoje premiery, to zawsze było po coś. Myślisz, tak, że w tej chwili też takie treści by się przydały? Jeżeli tak, to o czym one powinny traktować? Słuchaj, uważam, że tak, i na tej płycie też się takie utwory znajdą. Na przykład mamy utwór, który Andrzej Mogilnicki napisał. Andrzej Mogilnicki napisał jeden tekst na tą płytę. Miał pisać więcej, ale akurat jakoś tak wyszło, że mi się to składało, że jest wielu różnych autorów tekstów. Natomiast Andrzej napisał tekst pod tytułem Erasm. I wydaje mi się, że on będzie obrazował właściwie sytuację, która jest obecnie w naszym kraju. Jest wiele utworów takich, które pokazują nasze niezadowolenie. Z tym, że chciałbym zaznaczyć jedną rzecz. Zespół Lady Punk w zasadzie się nigdy nie wypowiadał na tematy takie, które dotyczyły nie muzyki, prawda? Natomiast w tej chwili no, jest taka silna w ogóle jakby presja tego wszystkiego, co się dzieje u nas w kraju, że pozwoliłem sobie, że będę o tym mówił, co mi się nie podoba. Będę mówił to nie tylko poprzez muzykę. Więc tak to wygląda. Singiel Ameryka, już do posłuchania. Czekamy na całą płytę, czekamy na teledysk. Powiedz mi jeszcze pod kątem, no wiadomo, pandemia bardzo minimalizuje możliwość kontaktu z publicznością. Artyści nie grają koncertów, nie mają planów artystycznych jakoś za bardzo. Czy przy okazji tej płyty planujecie jakieś wydarzenia? Czy one będą bardziej online? Jak sobie wyobrażacie, że tak powiem, uporanie się z przeciwnościami losu związanymi z pandemią? Więc to wygląda w ten sposób, że no, zostały nam odwołane wszystkie koncerty. Na razie do końca roku. Mieliśmy ich bardzo dużo. Wszystkie zostały odwołane, natomiast nasz menadżer planuje dużą trasę koncertową na nasze 40-lecie, które przypada na przyszły rok. Płyta ma się ukazać w marcu, natomiast trasę koncertową zaczynamy, przedłużyliśmy ją nie od kwietnia, tylko od września
Oczywiście, jeżeli pandemia na to pozwoli, ale na razie ustalamy, bukujemy sale koncertowe na terminy od września do końca roku i potem jeszcze na następny rok, dlatego że mamy bardzo dużo tych zamówień na 40-lecie. Wiesz co, ja się bardzo rozwijam cały czas, całe życie. U mnie nie ma takiego momentu, żebym stał w miejscu. Po 3-4 godziny pracuję dziennie w studio, pracuję nad rozwijaniem swojego jakby rzemiosła gitarowego i kompozytorskiego, więc ja mam zajęcie. Natomiast wiem, że bardzo wielu muzyków cierpi z tego powodu. Sam się zastanawiam czasami, jak im pomóc, ale na razie nie widzę tej sytuacji z wyjścia, ponieważ no, wszyscy jedziemy na tym samym wozie i wszyscy mamy, że tak powiem, przechlapane w tej chwili. Musimy to jakoś przetrwać, musimy się trzymać razem, przetrwać, żeby wróciły lepsze czasy i wydaje mi się, że jak wrócimy, to powinna być wielka miłość między nami. Tak mi się wydaje, tak bym chciał. I bardzo mi zależy na tym, żeby się skończyły te podziały, które są w Polsce. Bo one są nie do zniesienia. To prawda. Dziękuję ci bardzo serdecznie. Uważaj na siebie, bądź zdrów, tak samo ty, jak i cały zespół. Pozdrowienia dla całego Lady Punk. Trzymajcie się ciepło. Dzięki, do zobaczenia na żywo, na scenie. Pozdrawiam. I oczywiście zapraszam do lektury najnowszego singla Ameryka i czekamy na płytę. Dziękuję ci bardzo serdecznie i do zobaczenia.